Ja kocham to studio w Krakowie. Ilekroć tutaj wchodzę, to czuję się jak w domu. Z Michelem czujemy się jak starzy przyjaciele, ale też trochę jak rodzina. Mogę wam zdradzić, miałem pioruńskiego stresa. To był moje pierwszy taki program, gdzie tu jest i teraz. Nie stresuję się już w pracy, natomiast cały czas są momenty, które po prostu nie są przyjemne. Ja nie lubię dzieciom mówić, że odpadają z programu. Pierwsza edycja MasterChefa czy Junior, który była 6 lat temu, albo dorosłej, który już prawie 10 lat temu. Ciekawe, czy Michel się zmienił. Tak, zmieniłem się, bo się starzałem troszeczkę. Nie, ale miałem dużo stres, brak wiedzy, nie wiedziałem, jak działa telewizja, dlatego, że tak, zmieniłem się, oczywiście, że tak. Czy pewność siebie teraz? Nie, dalej mam tą tremę, dalej mam ten stres, ale jest trochę lepiej. Co nas czeka w tym sezonie? No na pewno nas czekają nowe dzieci, to wam obiecuję. Czeka nas fenomenalne, ale naprawdę aż piorunujący ich jest dzieci, jak one gotują. To jest po prostu fenomen. Dla mnie to jest czarna magia. Tutaj jestem przeważnie po 8 rano, maluję się, czeszę, ubieram, później przez cały dzień doglądam młodych kucharzy, jem, degustuję, oceniam. To jest taki masterchefowy maraton. Na pewno nas czeka specjalnych, fenomenalnych gości, jak Robert Makłowicz, jak Roksana Węgiel. Co nas czeka? No, czeka nas najważniejsze, super gotowanie. Dzieci są coraz bardziej chyba do tego przygotowane, oglądały pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty sezon. No ale dzieci są dziećmi i my dzięki nimi jesteśmy też różni.